Dzisiejsze usługiwanie zatytułowałem tak trochę z terminologii budowlanej, ale to się później wszystko powyjaśnia. Zakaz tynkowania. Mateusz 7,24. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny i wezbrały rzeki i powiały wiatry i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom i runął, a upadek jego był wielki. A gdy Jezus dokończył tych słów, zdumiewały się tłumy nad nauką jego, albowiem uczył je jako moc mający, a nie jak ich uczeni w piśmie. Czytając ten fragment, jakby na pierwszy plan rzuca się nam od razu ten obraz. Obraz tych dwóch fundamentów, tych dwóch budowniczych. I w zasadzie jest on taki najmocniejszy w tym, najwyraziszczy przekaz. Ale tak naprawdę to jest tylko obraz. To jest tylko tło. Jezus chce mówić o czymś innym. Jezus chce przekazać głęboką prawdę, a tego obrazu używa tylko jako do wspomożenia tego tła. Kochani, chodzi tutaj tak naprawdę o nas, o słuchaczy. A tak naprawdę chodzi o to, co robimy z usłyszanym Bożym Słowem. Wiecie, bo Jezus mówi, że słuchaczami to jesteśmy wszyscy. Czy tu słuchając, czy Biblię otwierając, jesteśmy słuchaczami. Ale później Jezus już rozgranicza. Jedni są tymi, którzy coś robią z tym Słowem, są Jego wykonawcami, wprowadzają Go w czyn i takich nazywa mądrymi, a pozostali są tylko tymi, którzy tylko Go wysłuchają i nie robią z tym nic. I takich Jezus nazywa głupimi. Ale wiecie, i jedni, i drudzy ponoszą jakiś skutek, jakiś efekt tej swojej postawy. Jedni przechodzą zwycięsko przez każdą próbę, a inni, ci nazwani głupimi, ponoszą porażki. Wiecie, przypomina mi się króciusieńko, to wspomnę, pewien polski pastor, który zaprosił gościa z zagranicy i jeździł z nim po swoim okręgu cały tydzień. I kiedy pierwszego dnia usługiwał w którymś miejscu, on był zachwycony usługą gościa. Naprawdę potężne słowo, takie konfrontujące z postawą człowieka. Kiedy pojechał do drugiego zboru na następny dzień, był zaskoczony, bo gość głosił to samo. Na trzeci, czwarty i kolejny dzień gość w każdym zborze głosił dokładnie to samo, ale zawsze z taką samą mocą i namaszczeniem. I ten brat mówi, że on w sumie, gdyby ten gość, nie wiem, zachorował czy coś, nie mógłby dokończyć tej usługi, on by mógł spokojnie już kończyć tę usługę, bo ją na pamięć znał. Ale kiedy po tygodniu gdzieś tam w domu dziękował Bogu za te usługi, za to poruszenie w zborach okręgu, nagle Bóg go przeszył taką myślą. A coś ty zrobił z tym słowem? Wiecie, on zdrętwiał. On na pamięć znał słowo, ale nagle zrozumiał, że on sam go tylko wysłuchał. Tylko go dobrze zna, ale nie zrobił z nim nic. Moi drodzy, może wygodnie nam słuchać tego o kimś tam innym. Ale teraz popatrzmy na siebie. Co my robimy z usłyszanym Bożym Słowem? Wiecie, nie będziemy teraz robić żadnego doświadczenia, bo czasu na to nie mamy, ale bardzo was proszę, zróbcie to w domu. Otwórzcie sobie notatki swoje, a jeśli nie macie, to możecie z internetu popatrzeć. Choćby tylko na ten rok. Jest już 7 niedziel, 7 wtorków za nami. Przypuszczam, że na ten moment nawet nie potrafimy wymienić tematów, jakie były. Ale spróbujmy sobie uświadomić, popatrzeć, czy do notatek, czy do internetu, na tematykę kazań i tak uczciwie przed Panem powiedzmy, co z tym zrobiliśmy. Czy coś z tego wprowadziliśmy w czyn, czy nie. Moi drodzy, bo słowa mamy bardzo wiele. Mamy bardzo wiele słowa, ale co z jego praktyką? Co z jego zastosowaniem? Wiecie, ileż tu w zborze u nas jest słów na temat choćby modlitwy i wykłady, i nabożeństwa. Ale na ile to zmienia moje i twoje życie modlitewne? Mieliśmy wykłady kiedyś na temat darów Ducha Świętego. Poznaliśmy ich bardzo szczegółowo. Ale moje pytanie jest, i co z tego? Jak one wśród nas funkcjonują?
Bo dużo wiemy. Dużo wiemy na temat choćby przebaczenia, ale pewnie nie jeden z tym ma problem. Moi drodzy, więc chcę zapytać siebie samego i każdego z nas, co tak naprawdę robimy z Bożym Słowem. Wiecie, Jezus to słowo, które zacytowałem, przeczytałem, on umieszcza w pewnym kontekście. On umieszcza go na koniec kazania na górze. To jest niesamowite miejsce, kazanie na górze. Wiele rewolucyjnych myśli, myślę, że po dziś dzień. I wielu słuchaczy było zachwyconych tym, co Jezus mówił. Czytamy, że ludzie byli, zdumiewali się nad nauką Jego. Oni byli zachwyceni tym długim kazaniem na górze. Ale Jezus wiedział, że wykonawców będzie bardzo mało. Dlatego na zakończenie użył właśnie tego słowa i tego mocnego przekazu. Otwórzmy jeszcze Ewangelię Łukasza. I tu jest bardzo podobne słowo. W zasadzie prawie to samo, tylko troszkę w innym ujęciu. 6 rozdział, 46 werset i poniżej. Jezus mówi, dlaczego mówicie do mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Pokażę wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do mnie i słucha moich słów i czyni je. Podobny jest do człowieka budującego dom, który kopał i dokopał się głęboko i założył fundament na skalę. A gdy przyszła powódź, uderzyły wody o ów dom, inny przykład mówi, wdarły się do owego domu, ale nie mogły go poruszyć, bo był dobrze zbudowany. Kto zaś słucha, a nie czyni, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu. I uderzyły weń wody i wnet runął, a upadek domu owego był zupełny. I znowu wydaje się, że główną myślą są te dwa fundamenty, dwóch budowniczych. Ale tak naprawdę główną myślą jest werset 46. Jezus jakby z takim wyrzutem mówi, z taką pretensją wręcz. Dlaczego mówicie do mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Wiecie, słowo Panie, Panie to jest greckie słowo kyrios, które ma w sobie potężny ładunek mocy. To jest Pan, to jest wszechmogący Pan, władca, potężny Pan. Wiecie, kiedy my mówimy Panie, Panie, to jakby wyznajemy całkowitą władzę Jego nad naszym życiem. Wyznajemy to, że należymy do Niego bezgranicznie, że w zasadzie musimy jako wręcz cudzy Go słuchać i wykonywać to, co mówi. Więc wiecie, nazywanie Go Kyrios, Panem, a jednocześnie niesłuchanie Go, niewykonywanie jest jaskrawą sprzecznością. Otóż Jezus mówi, że nazywanie Go Panem, uznawanie Jego władztwa to za mało. Za tym muszą iść czyny. Za tym muszą iść posłuszeństwo Jego Słowu. Wiecie, apostoł Paweł mówi takie słowa. Gdyż nie ci, którzy zakonu słuchają, są usprawiedliwieni, lecz ci, którzy zakon wypełniają. To jest Rzymian 2,13. Otwórzmy już szybciutko list Jakuba. List Jakuba, 1 rozdział i tam 22 werset. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu. Bo przypatrzył się sobie i odszedł. I zaraz zapomniał, kim jest. Otóż Jakub mówi tutaj o ludziach, o których cały czas ja tu mówię, takich ludziach, którzy czytają Boże Słowo, czy słuchają, nic nie robią z nimi. I Jakub nazywa takich ludzi, że to są oszuści. Ale oszuści specyficzni, bo oszukują samego siebie. Co to jest w ogóle oszustwo? Wiecie, oszustwo to jest jakby działanie, takie celowe działanie na czyjąś niekorzyść, ale zawsze jest ten cel dla swojego zysku, żeby osiągnąć samemu sobie zysk. Wiecie, można różne rzeczy oszukiwać. Można oszukiwać, nie wiem, urząd skarbowy, ZUS, pracodawcę, samych siebie nawzajem. Ale zawsze ten oszukujący ma jeden cel. Osiągnąć jakiś zysk. Mieć coś z tego dla siebie. Czy to finansowo, czy politycznie, jakkolwiek. A ten drugi ponosi stratę. I zawsze jest ten rozdział. Ktoś ponosi stratę, ktoś z tego ma zysk. I wiecie, chociaż to jest naganne, i chociaż to jest grzechem, i chociaż nikt z nas tego nie pochwala, ale przynajmniej dostrzegamy w tym jakiś sens. Prawda? Jest to oczywiście złe,
Oszustwo jest naganne, ale przynajmniej jest logiczne, że ten, który oszukuje, coś z tego ma. Ale oszukiwać samego siebie? To już zupełnie bez sensu. To jeżeli ja sam siebie oszukuję, to ja ponoszę stratę, no i ewentualnie jakiś zysk. Sam sobie. Wiecie, i faktycznie osiągamy jakiś zysk, ale ten zysk jest pozorny. Ten zysk jest bardzo iluzoryczny. Natomiast strata jest bardzo realna i bardzo tragiczna. Żeby być zrozumiałym, podam kilka przykładów, chyba może z setki, które życie może przynosić. Wiecie, pomyśl, czytasz Boże Słowo. Ono do ciebie mówi lub słuchasz kazania. Bóg do ciebie mówi. I Bóg wyraźnie do ciebie przemówił, że masz problem, że jest jakiś, wskazuje ci na jakiś konkretny grzech albo na jakiś konkretny problem, który masz w swoim życiu. I wtedy zamykasz Biblię albo wychodzisz z nabożeństwa i zapominasz o tym. Udajesz, że Bóg nic do ciebie nie powiedział. Ignorujesz to. Wymawiasz sam sobie, że chyba nic nie usłyszałeś. I to jest w pewnego sensie zysk, bo nic nie musisz z tym zrobić. Bo tak jest wygodniej. Bo tak jest wygodniej, bo czasem z Boże Słowo musicie skruszyć. Być może trzeba byłoby kogoś przeprosić, przyznać się. Więc zyskiem jest to, że nie robi z tym nic. A może Bóg przekonuje cię do tego, żebyś zwolnił tempo życia. Żebyś poprzestawiał trochę priorytety. Żebyś usłuchał Jego wezwania: szukajcie królestwa mojego wpierw, najpierw, a to wszystko inne tak będzie wam przydane. Ale wygodniej jest może tego nie usłyszeć, bo życie jest takie szybkie. A może Pan Bóg wzywa cię do komory modlitwy i może mówi ci, żebyś już wyłączył w końcu ten telewizor albo komputer. I może ty czujesz, że to jest Jego głos, ale wolisz to zignorować. Wolisz jeszcze tam po internecie troszkę pochodzić. Jakiś wpis na fejsie zrobić. No tak jest prościej. Bo modlitwa to jest czasem wielkie uniesienie, ale czasem to jest walka. Więc mamy pozorny zysk. Bo wygodniej. A może Bóg powołuje się do jakiejś służby. Ale też wolisz zignorować ten głos. Udawać, że nie słyszysz. A w końcu może Bóg do ciebie mówi, abyś w końcu oddał mu swoje życie. Bo może już tyle wiesz, bo może już tyle słów się nasłyszałeś Ewangelii, może już wszystko na ten temat wiesz, ale jeszcze pod krzyż nie przeszedłeś z pokutą i nie odebrałeś zbawienia od Niego. Może Bóg mówi ci w końcu: zrób to. Ale być może wygodniej ci jest udawać po raz kolejny, że tego nie usłyszysz. Po co powiedzą znajomi, co rodzina, co sąsiedzi? Wiecie, to wszystko już zakończę, już nie będę kolejnych przykładów. Ale generalnie zysk polega na tym, że mamy poczucie takiej chwilowej wygody, chwilowego samozadowolenia. Wiecie, to tak jak z tym lustrem, o którym tu Jakub mówi. Lustro ci mówi: jesteś brudny, idź się umyj. Ale ty odchodzisz od tego lustra i nie chce ci się, zapominasz. Lustro ci mówi: jesteś nieogolony, weź się ogól. Ty mówisz: a, nie jest to takie straszne jeszcze. Odchodzisz i nie realizujesz. Bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Wiecie, to oszukiwanie to jest jakby fałszowanie rzeczywistości. Bo Biblia ci mówi, że to jest brudne, a ty mówisz: a, nie jest tak źle, przykryjemy to. Wiecie, i to właśnie, to oszukiwanie samego siebie Biblia właśnie nazywa tynkowaniem. Tak, zobaczcie do księgi Ezechiela, 13 rozdział. Właśnie dlatego, że zwodzili mój lud, mówiąc: pokój, chociaż nie było pokoju, a gdy on wznosił mur, oni go tynkowali. Wiecie, może jest ktoś na tym miejscu, do którego dociera to słowo. Może Bóg mówi do ciebie: masz problem. A ty mówisz: tam problem, jaki problem? Zatynkujemy to, nie jest jeszcze tak źle. Innym razem. Może Bóg do ciebie mówi: jest w twoim sercu grzech i trzeba go usunąć. A ty mówisz: tam grzech, nie jest tak źle. Wszyscy tak robią. Przytynkujemy to. Zamarzymy to. Wiecie, to jest właśnie to takie
chwilowe poczucie bezpieczeństwa. I to jest ten teoretyczny, pozorny zysk. Ale zobaczcie od wersetu 11, jaka jest strata. Mów do tych, którzy tynkowali, że mur padnie. Spuszczą ulewny deszcz. Spadnie gruby grad i rozpęta się huragan. A gdy runie mur, wtedy powiedzą do was, gdzie jest tynk, którym tynkowaliście. Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan. W swej zapalczywości rozpętam huragan i w moim gniewie spadnie ulewny deszcz i gruby grad na zagładę. I rozwalę mur, którym tynkowaliście i zrównam go z ziemią, tak, że będzie odsłonięty jego fundament. A gdy upadnie, zginiecie w nim i poznacie, że ja jestem Pan. A gdy wywrę cały mój gniew na murze i na tych, którzy go tynkowali, wtedy powiem im, nie ma muru i nie ma tych, którzy go tynkowali. Jakże te słowa z Ezechiela podobne są do tego ewangelicznego opisu z Ewangelii Łukasza. Kto zaś słucha, a nie czyni, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu i uderzyły weń wody i wnet runął, a upadek domu owego był zupełny. I oto jest opis straty. Wiecie, kiedybyśmy bilans zrobili, to chyba nawet nie ma sensu. Widzimy, że opis strat jest dramatycznie niewspółmierny z tym chwilowym zyskiem. Moi drodzy, Słowo Boże, Biblia jest życiem. Biblia, Słowo Boże może przynieść życie, może przynieść zmianę pod warunkiem, że pozwolimy Mu pracować, że Go przyjmiemy i wykonujemy. Nigdy nie słuchajmy Bożego Słowa, czy nie czytajmy Bożego Słowa tak od niechcenia, tak z przyzwyczajenia, tak z poczuciu obowiązku, nie pozwalając Mu jednocześnie wykonywać w nas pracy. Bo wiecie, Boże Słowo nazwane jest w Biblii czy to manną, czy pokarmem, czy chlebem, czy lustrem, ale jest też i sędzią. Boże Słowo jest też i sędzią. Otwórzmy Ewangelię Jana, rozdział 12. Ewangelia Jana, rozdział 12, werset 47 i 8. A jeśli by kto słuchał słów moich, a nie przestrzegał ich, ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem sądzić świata, ale świat zbawić. Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego. Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym. Moi drodzy, zachęta dziś moja dla mnie samego i dla każdego z was jest ta, abyśmy poważnie traktowali Boże Słowo. Kiedy coś usłyszymy, kiedy coś zrozumiemy, wprowadzajmy go w czyn. Aby przypadkiem nie było tak, że Boże Słowo zamiast stać się dla nas błogosławieństwem, nas kiedyś osądziło. Tutaj na początku nabożeństwa brat Marek wspomniał o czasach, w których żyjemy. O tym, jak zło coraz bardziej się wkrada. O tym, jak jest coraz trudniej. I wiecie, kiedyby popatrzeć do biblijnych proroctw, to możemy być pewni, że lepiej nie będzie. Nie łudźmy się, że będzie lepiej. Pewnie, że mogą być wahania, raz tak, raz tak. Ale generalnie świat zmierza w oczywistym kierunku. I wiecie, jest ważne, abyśmy my dzisiaj dokopali się do fundamentów. Mówiąc dzisiaj, mam na myśli ten czas, który mamy. Czas dogodny, czas spokojny, czas bez prześladowań. Bo jeśli my dzisiaj nie będziemy mieć fundamentu na skalę, którą jest Chrystus, to kiedy przyjdą doświadczenia, możemy wyglądać jak ten zmieciony dom. Kochani, Jeremiasz mówi takie słowa. To jest Jeremiasz 12:5. Jeżeli gdy biegłeś z pieszymi, zmęczyło cię to, jakże pójdziesz w zawody z rumakami? A jeśli w kraju spokojnym nie czujesz się bezpieczny, cóż poczniesz w zaroślach Jordanu? Wiecie, to słowo mówi nam o tym, że jeśli teraz w czasie pokoju, kiedy nie mamy prześladowań, kiedy jeszcze ta ciemność i zło nie zalała tak do końca tego świata i nas, jeśli teraz ledwie gdzieś tam funkcjonujemy, jeśli się chwiejemy, jeśli nie jesteśmy prawdziwie ugruntowani, to jak będzie, kiedy to zacznie się wydarzać? Jeżeli teraz to tempo spieszy mi nas męczy, to jak będzie, kiedy zwiększy się tempo? Kiedy trzeba będzie biec z rumakami?
Moi drodzy, dlatego moim życzeniem samym sobie i wam jest to, abyśmy kopali głęboko. Właśnie teraz, kiedy mamy dogodny na to czas. Asa też wykorzystywał czas pokoju, aby budować twierdzę. Jest taki werset też w Jeremiasza, na nim już zakończę. Jeremiasz mówi tak. Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan. Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza swoje korzenie. Nie boi się, gdy upał nadchodzi, lecz jego liść pozostaje zielony i w roku posuchy się nie frasuje i nie przestaje wydawać owocu. Ten potok to nie jest potok, którego widać, bo gdyby to tak było, to on by wysechł pierwszy. To jest potok gdzieś tam podziemny. To jest obraz Bożej obecności. To jest obraz źródła, którym jest Chrystus. I wiecie, tylko to drzewo, czyli mówię o nas, drzewo to obrazem nas, które zapuści swoje korzenie głęboko. Głęboko. Tak głęboko, że jego korzeń będzie zanurzony w tym źródle. Tylko to drzewo przetrwa, kiedy przyjdzie rok posuchy. To jest ten sam obraz, co z tymi budowniczymi. Mamy dokopać się głęboko do fundamentu, a to znaczy trwać w jego obecności, a to znaczy rozkoszować jego słowem, przyjmować go, czytać go, rozważać go, ale nie wolno tu się zatrzymać, bo inaczej to żadnego pożytku nie przyniesie, ale dalej wykonywać go. Na sam koniec wam powiem kilka zdań. Kiedyś przeczytałem w jakiejś książce, to była książka znanego ewangelisty, że on, kiedy się nawrócił, nie znał w ogóle Biblii, nie znał słowa, ale zaczął go czytać. I zrobił sobie takie postanowienie przed Bogiem. Boże, obiecuję Ci, że każde zdanie, które Ty mi pokażesz, które ja zrozumiem i będę wiedział, o co chodzi w tym, to ja go wykonam. Nie pójdę dalej, póki go nie wykonam. I bardzo szybko żałował tych słów. Dlatego, że musiał podporządkować się temu, co sam zadeklarował. A Bóg go dociskał. A Bóg mu pokazywał, co musi zmieniać. A Bóg kruszył. Ale przez to, że był w tym wierny, wyrósł na wielkiego Bożego męża. Także zachęcałbym nas do takiej postawy również. Jeżeli czytasz Boże Słowo lub go słyszysz, postanów sobie, nie pójdę dalej, póki go nie wprowadzę w czyn. Po to, aby nasz fundament był głęboki, aby nasz korzeń był głęboko, bo gdy przyjdą złe czasy, a możemy się ich spodziewać, że przyjdą, wtedy się ostoimy. Niech nas Bóg błogosławi. Amen.